No ale nie wiem, czy mi się chce na streamie takie rzeczy robić. Inferno. I znowu coś nie tak z moim ruszaniem się. O, a teraz pokazuje coś takiego? Ciekawe. No i słuchajcie, co chciałem powiedzieć? Nie, to nie jest problem dużego pingu, bo ja nigdy tak nie miałem na PB. Jest jakiś problem inny z czymś. Tak się dzieje tylko na karuzeli, nigdy w żadnym innym momencie gry. Tylko pierwsza karuzela ma ten problem. O, zmienili wygląd też, zobaczcie, górnego paska. Ciekawe. I pokazuje timer inaczej. Duże zmiany. HUD. I monety wypadają już normalnie, a nie lecą jak pojebane. Ale ten napis taki trochę tani się wydaje być. Nie podoba mi się to. Pewnie musi być jeszcze poprawione sporo. No, o, tak wygląda lepiej. Lol. Okej. Okay. Tak wygląda lepiej. Czekajcie, co? Teraz w ogóle ja... Czekajcie. Wydaje mi się, że dadzą jakiegoś specjalnego lootka, ale tylko moja spekulacja. Wiecie co, mnie tylko denerwuje to, że daje to za obecny rank, a nie za ogólny rank, jaki zdobyłeś na koncie. No bo my zdobyliśmy Challengera ile razy? Chyba z 3 razy ogólnie. Ale obecnie Challengera nie mam, tylko nawet spadłem chyba do Dementu 2, nie? Mogłem w sumie równie dobrze zostać na tym Grandmasterze i się nie przejmować. I tyle, nie? Więc sam nie wiem, trochę mnie to zeźliło. Więc ja się już nie przejmuję nagrodami za granie na rankedach, bo nie będę grindował po to, żeby znowu wbić Challengera na Westie. Się tym nie przejmowałem wcześniej, się nie będę teraz tym przejmował, tylko jakieś tam graficzne rzeczy. To tam, kit z tym. Pamiętasz, że ja ci to powiedziałem? No, ale pamiętasz, że ci to powiedziałem? Ale powiedziałem ci, że ona naśladuje żabę, bo ona taki dźwięk robi, jak wybudziłaś. No, dokładnie ci to mówiłem kiedyś. Co my tu mamy? Mamy jakiś upgrade? Mamy tego gnoja zaprojektowanego. Elektryk. Tu można zrobić elektryki. Jest jeszcze jeden Vladimir, mamy dwie Vayn, dwie Talie, Zyra, Syndra, kurde. Teraz Predator, dobra, sprzedamy go. Coś byśmy musieli jeszcze sprzedać. Coś byśmy musieli jeszcze sprzedać tak naprawdę, ale nie wiem co. Talie, Zyra, no Zyra jest fajna, kurde. Malzahar. Dobra. Zrobimy tak, bo tu mamy potencjalnie Ocean. To jest soundtrack z tego TFT czy playlista? To jest playlista League of Legends generalnie. O. A, zaraz sprzedaliśmy, no tak. Dobra. I Verne też sprzedamy w takim wypadku. Chyba. Chyba, że zrobimy tak. Glacial Predator, meh. To jest nam do niczego niepotrzebne. Wait, czy ja gram drugi raz na tego samego klasia? Miał bardzo podobny build. I nie wiem, czy grałem dwa razy tego samego, czy nie. Glad your MRI scan is fine. Stay healthy. All the best for you and your family, mate. Thank you, Antirut. Thank you very much. I'm so happy, man. I'm so relieved. You can't imagine, man. You can't imagine how relieved I am.
druga Syndra. No to co? Teraz by trzeba było sprzedać tego. Dać dwa Oceany. Tu zrobić tak. Temu rozdać armor. I tak zostawimy chyba. Teraz Dabik. Za 2,5 koła. This is called building character. Rrr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 
Co my tu mamy? Wejgarek. No, weźmiemy teraz tutaj, wiesz, zrobimy sobie statek Shiva po prostu. Znowu dabik. O, jest Syndra, ale czad. Tu jest git, tu jest git. My jeszcze Talię mamy w ogóle zlevelowaną. Kurde, czekamy? Nie no, mamy mega dobry team. Dobra, poczekamy i kupimy sobie drugiego Varusa. Dabik? Naprawdę potrzebowałbym jakieś po prostu powiadomienie na czacie, jakiś dźwięk czy coś? Sam nie wiem. Ty, ale przegraliśmy. Łocie kręcę, panie. Łocie kręcę, jak dostaliśmy w pierdol w ogóle. Co on miał taki dobry team? A, bo to Ionic Spark był. Ionic Spark był. No tak, no tak. Kolejny Wiarus. Dobra, zrobimy level up, już potem w kolejny raz przegraliśmy, to nie ma sensu. Co wydaje się mocne? Powiem ci szczerze, jak na razie wszystkim można grać tak naprawdę, z tego co widzę, no ale wiadomo, że jeszcze ludzie nie znają w ogóle tego patcha, więc też jest taki problem. Ja tylko berserkerów nie potrafię zrobić, nie wiem. Co się stało? Kartis poprosił mi za piąteczka hacz. Dzięki za 2 euro. Co tam słychać? Siema, Adrian. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to powinien na tego pójść. Dobra. Czy jest naprawdę błąd z HP? Nie mam zielonego pojęcia. Dopiero zobaczymy. 30 gold, a jest git. Co prawda to był drugi Nocturne, ale... No nie będziemy go buildować. Musimy sprzedać Varusy, chociaż może Varusy? Nie wiem. Nautilus. No, generalnie dużo zmienili w UI. Dużo zmienili w UI. Ładną animację tutaj poddawali, ten versus, tego wcześniej nie było. Trochę za późno znika. Ale generalnie ładnie wygląda. Co jeszcze zmienili? No tutaj na górze zmienili... Spodziewałem się, że coś można by kliknąć, ale nie można. Wejgarek znowu. Kurczę, no mamy niby...
Sam nie wiem. Zrobimy tak. Bo ona będzie, jeśli będzie rzucać czary na tych najbliższych, to ona będzie ich odpychać. Też jest spoko. A, on nie ma trzech woodlandów. Ole damage wjechał. Nie, ale niestety bug jest ciągle z AP. A, Lipton. Niestety ciągle jest. Będę go wygara i tak. Już się teraz zatrzymamy. Myślę, że mam dostatecznie silny team, żeby grać w taki sposób. No, nie widać właśnie, z kim się walczyło, nie? To jest problem. Nie podoba mi się to. To mi się nie podoba. Nie, niestety nie naprawili tego buga z HP jeszcze. Szkoda. Ale z tego, co wiem, w ogóle w Los Angeles wybuchły jakieś wielkie pożary i ewakuowali Riota wczoraj. Bez upgrade'u tutaj. Kurde, nie wiem, ten item na Ornie to była trochę bzdura w sumie. Tak mi się wydaje. No i tutaj dostaliśmy klocki. Ciekawe, ile mieli HP. Ciekawe, ile mieli HP. Co tam, pan Adrian? Czemu mnie tagujesz? Kurde, co by tu wziąć? No, weźmiemy drugiego Veigara, no. Mamy też pełną ławkę. Pamiętajcie o tym, żeby jeśli macie możliwość, to zróbcie sobie pełną ławkę. Chociaż w sumie u mnie teraz nie ma to znaczenia, bo mogłem zlevelować i wstawić tego, no więc w sumie bez sensu. Dobra. To zrobimy tak. Tego pana i tak. Mój Jorek jest spoko. On jest light, nie? Mhm. Dwa Malzahary tu są, tak w ogóle. Też by było git. Dobra, sprzedamy te warusy. Już tam są niepotrzebne za bardzo, bo widzimy, że będziemy jechać w coś innego. Drogą Clawa można by zrobić. Rzucił w ogóle Ultimate'a? Chyba nie bardzo, nie? No, power level nam zjechał. Ale jest jeszcze w miarę okej. Okay. Próbowałeś grać build on Hyperroll, 2 Druid, 3 Woodland, 3 Summoner. Wymagane jest tylko 6 levely, się świetnie bawię. Nie, ale już na YouTubie wylądują gierki z podwójną Lux, gdzie po prostu gram na Woodlandach bez Hyperrollowania. A i tak miałem Iverna i Maokai na złotym i potem srebrna Lux. Woodlandowa też. I to było fajne. To mi się bardzo podobało. Kurde, ten Yorick tutaj jest chyba w złym miejscu. On chyba jest za miękki. Ciężko stwierdzić. Nie mogę wnioskować, no.
Chyba jest zdecydowanie za miękki. Chyba jest zdecydowanie za miękki, lol. To liczba postaci w całej puli się zmieniła? Tylko w tier 5 się zmieniła, bo jest jedna albo dwie postacie mniej. O, ja cię kręcę, ale fart. Ale fart. Ale coś... Zobaczcie. Podświetlona jest ona. A nie mogę jej ruszyć. Thieves Gloves, kropla, miecz, czyli Shojin. Ile ma? 125. Dwie... What the fuck? Brand jeszcze. Warden, Twitch jeden tam był. Warden. Nie zmieniłem ustawienia niestety, bo jestem idiotą. Mam nadzieję, że dobrze połączyłem. Dobra, jak się Veigar jeszcze pojawi, to będziemy budować, zobaczymy. Jasny gwint. Poczekajcie, coś tu musimy zrobić. Elektrika się pozbędziemy. Dwie Jane'y. To jest kozak. No szkoda, że tych pasków nie widzimy teraz, nie? Bo wydaje mi się, że mamy naprawdę niesamowity build w tej chwili. Naprawdę niesamowity build. Tak myślę, że te dwie Jane po prostu tak healują te postacie, że się w głowie nie mieści. O, Dabik wjechał. Przepraszam, ale mocniej. Musicie mi spamować, jak nie zobaczyłem jakiegoś Dabika. To musicie mi spamować to. Dobra, teraz rushujemy 8 level. Sprawdźmy, czy ktoś ma Jane'y. Janny, sorry. Tu jest Soraka. Tu też jest Soraka. Janny nikt nie ma, czyli jest szansa na złotą. W odpowiednich heks wybierze odpowiednią postać? W jakim sensie wybierze? Nie bardzo rozumiem. Lol, jaki heal. Jejku, te John. Fuck. Idealnie dla nas by było po prostu. Idealnie. Ideolo. No niestety. Nie, że bezpośrednio zaraz ustać atak, gdzie stoi. Aha, w tym sensie, na Hex. Dobra, możemy sprawdzić, tak. Masz rację. Nami? Bierzemy. Przecież Nami jest insane.
Tylko stracimy Ocean. Steel Avatar, nie dziękuję. Dobra, słuchajcie, zraszujemy level. I wstawimy po prostu Nami, bo to jest Mystic, więc mamy w tej chwili Mystyka. Zajebiście jest, mamy Ocean ciągle, żeby manę szybciej zdobywać. Rewelacja. Imo rewelacja. Tu sobie zrobimy tak, bo nie wiem jak asasyni będą skakać, w sumie tego jeszcze nie rozpatrywaliśmy w żaden sposób. Może nawet zrobimy tak, żeby się rozpychać. Zobaczymy. A i nie sprawdziłem tego, tych heksów. No git jest to leczenie, nie powiem. Drugi Malphite, nice. Może zamiast Talii... nie, bez sensu, no właśnie. Bo moglibyśmy zamiast... No nie, Vladimira też musimy mieć, bo musimy mieć Ocean. A nie, mamy Ocean 3. Jakby Branda włożyć zamiast i sprzedać Vladimira. Vladimir jest spoko, ale już nie jest aż taki twardy, a w tej chwili tutaj i tak mamy Mountaina z fajnego, więc chyba jest lepiej. Bonus inwernica się mimo, że ma się 3 itemy, czy tylko jak ma się 2 i jeden slot wolny? Nie no, jakby zrobisz 3 itemy Inferno, to masz bonus, nie? Nawet bez postaci Inferno żadnej. Znowu nie sprawdziłeś? Wiem. LH, wpisz sobie wykrzyknik set 2 i będziesz miał. Dzięki Bartosz, też się cieszę. Aha, mieliśmy sprawdzić. No w teorii chyba działa. Chociaż nie, zobacz, tutaj celuję na hex dolny, a nie zawsze się trafi, widzisz? No nie jest to intuicyjne, nad tym możemy opracować. Kurde, musielibyśmy zrobić jakieś inne frontline. Tarek by się przydał. Złota ciągle nie widać, niestety. Death Cup. Druga Nami. Tu Frozen Heart? Też bez sensu. Ludens też bez sensu. No dobra, zrobimy chyba Death Cup po prostu. Zrobimy tak. Damage we wszystko. Zaczynamy jak srebrne nam będzie zdawać damage. Nie, ten nami nie zadaje. Nie wiem, ten devka na nami chyba bez sensu trochę zrobiłem. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że bez sensu trochę zrobiłem. Aszko kupimy, ale my tu będziemy rushować generalnie 9 level. Ciężko stwierdzić do końca. Nie wiem, czy nam nie powinna być z nas Branda tutaj w tym miejscu. Wydaje mi się, że chyba tak.
niezabijalny jest ten team po prostu. Mamy tyle heala, mamy jeszcze Mountain na HP. Obsceniczne to jest, powiem wam. Obsceniczne po prostu. Mega mi się to podoba. Po karuzeli możemy w sumie zrushować ten 9 level. Idealnie by było zrobić tak. Jakbyśmy spotkali jeszcze 3 dżany, żeby zrobić tą złotą dżanę, to wtedy wstawiamy Singed'a i Twitch'a, żeby Poisonous też mieć. Poisonous. I byłoby super. No w ogóle Nami dostała teraz 1500 health'a, nie? Z Rocka, znaczy z Mountain. Czy to jest prawie nie do zabicia. Niestety problemem jest oczywiście Zed. Zed jest oczywiście problemem. Jak sobie poradzimy z takim Zedem? To jest największe pytanie teraz. Jak sobie poradzimy z takim Zedem? Dobra, zaraz sprzedamy, trzeba mieć więcej kasy. Mamy Poisonous teraz w tej chwili także, więc to jest git. Na właśnie z Zedem możemy sobie poradzić Poisonous. Tak mi się wydaje. Drugi Singe, Togit. Jest Brand Upgrade. Smell Fight. Ale Janne się coś nie pokazał, jest Singe. Dobra. Teraz tak. Singe to najlepiej użyć w taki sposób. Singe to najlepiej użyć w taki sposób, że przeciwnicy będą na niego stargetowani. Więc on będzie osobno i będą się, zobaczcie, spójrzcie teraz, zwróćcie uwagę, jak będą za nimi chodzić. Jak on będzie biegał cały czas, oni będą też musieli chodzić. Jak im ucieknie poza, no nieważne, zginą. Generalnie jakby wyszedł poza zasięgu, to by było inaczej. Widząc tak wiadomo, że jak w tytule robimy to dzień, mimo że się nie znamy. No super, Kaktusiarz, dziękuję ci bardzo. Plan był dobry, ale nie wyszedł. Hej no. Cloud Avatar. No nie, no bez sensu. Taric byłby spoko, ale musielibyśmy wtedy zrezygnować z Poisonous, a tego mi się nie chce. Albo z Mountaina. Electric Avatar też nie, dziękuję. Kolejne dwa Tariki tej, nie wierzę. Dobra, zostawimy tak, żeby nikt innych nie kupił. Czy ktoś tutaj chce Tarika w ogóle, srebrnego? Was patrzymy. Nie, on już ma srebrnego, dobra, to bez różnicy. Niko. No to dwie Jane jeszcze potrzebujemy. Steel Avatar, nie dziękuję. Twitch.
No kurde bele. No nic. Na razie tak zostawimy. No problemem jest tylko ten Z. Tak naprawdę, jeśli Zeda spoizonujemy, to będzie ok. Dwa Joryki. To jest ile lightów? 7 lightów. Ale powinno być git. Tutaj poison jest, powinien zrobić grę. Jaki damage wjechał w ogóle. Komu damy to? Mundo chyba po prostu, nie? Ta, Mundo damy. Jak jest raczej na kompozycję na C2, bo się w nim gubię? Panie, no nie wiem, no... Wszystkim... Ja co ogólnie teraz buduję, to... mi sprawia mega frajdę. I wydaje się być mocne, więc... Jedyne, z czego byłem rozczarowany, to... to byłem rozczarowany z... Berserkerów, nie potrafię ich zbudować. Jest Twitch. No dobra. Kid z tym. Nic już nie zrobimy. Była Janna? Naprawdę? Ja jestem, ale cep. Trudno. Teraz i tak się skończy ta walka, bo wygramy. Mam taką nadzieję. Może trzeba było jednak poczekać z tymi dżennami. Dobra, musimy coś wymyślić na tego Zeda. To jest w ogóle drugi Zed jeszcze. Dobra, zaczynamy teraz. Ważne, żeby Zed dostał alchemista od razu. Dobra, wpadł. Dostał poisona. No nie no, to jest totalnie bez sensu. Dlatego jak gramy in-house, to gramy bez Zeda z Gia, bo to nie ma najmniejszego sensu. No i kuźwa, jeszcze Janek Sparka wziął. I ja nie miałem czasu wziąć swojego itemu, to jest ale bzdura kompletna. Co, nie zmienił tego Zeda? No nie zmienił. No wydaje się być teraz o wiele lepiej. Chyba wygramy, co? Nie ma Zedów. Dobrze. Kontra na Zeda to jest chyba tylko i wyłącznie poisonous. I git.